Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor i witam was w nowym odcinku na moim kanale z nowej gry i to jeszcze w dodatku z kamerką i kierownicą. Tego jeszcze nie było, żeby takie combo było na kanale, w ogóle odcinek nagrywany z kamerką. Tego jeszcze nie było, poza live-idłami, które były z ETS-a, też z kamerką, ale na moją starą kierownicę, bo to jest moja nowa G29, którą dostałem od G2A i tam również możecie taką kierownicę zakupić. Link w opisie, gdyby ktoś szukał czy coś. Przed wami City Car Driving, gra, dzięki której możecie nauczyć się jeździć, jeżeli jeszcze nie umiecie, albo po prostu podćwiczyć się troszeczkę, zamiast marnować pieniążki na godziny. Oczywiście, jeżeli macie dobrą kierownicę, na przykład taką jak ja, bo to też jest istotne, żeby mieć do tego dobry sprzęt. Jeżeli ktoś nie ma, no to faktycznie trzeba kupić godziny. A to jest Toyota. Toyota chyba Yaris w sedanie, albo nie wiem, jakaś Yaris w sedanie? Jakaś Toyota, w sensie tak wygląda, bo tutaj nie jest napisane, że to jest Toyota, tak więc jest sobie samochód i my właśnie teraz, w tym odcinku, będziemy robili manewry na placu manewrowym, a wy, drodzy widzowie, dokładnie tak ty, drogi widzu, będziesz siedział tu obok mnie, dokładnie teraz, bierz jakąś kartkę i notuj, czy robię wszystko dobrze, czy też źle. Nie ma tu rękawa, z tego co już widzę, ale jakoś sobie poradzimy. Następnie wy ocenicie, czy ja nadaję się do tego, żeby jechać w drogę na miasto. To co? Silnik odpalony. Tym magicznym guzikiem jest już gotowy. Pozostało nam już tylko zapiąć pasy, ręczne puścić i możemy zaczynać. Przed nami plac manewrowy, przez który będę teraz chciał przejechać. Jadę spuszczonym sprzęgłem, kompletnie ruszyliśmy właśnie. Na dole ekranu widzicie, jak bardzo mam wciśnięte sprzęgło. Chociaż teraz, gdy sprzęgło jest kompletnie puszczone, to ten wskaźnik wygląda na samej górze, jakby cały zapełniony jest cały. Natomiast inaczej jest w przypadku gazu i hamulca. One się wypełniają, jak mocno tylko kliknę. To tutaj taka tylko uwaga. Przy okazji, na kamerce widzicie poza kierownicą i shifterem, bo G29 mam tutaj z shifterem, to widzicie również chyba też monitor, na którym teraz gram, oraz boczny drugi monitor z trzech, które tu posiadam. Zastanawiam się nad tym, żeby uruchomić sobie na wszystkich trzech monitorach grę. Na razie gram w taki sposób, ale myślę, że to też mogłaby być ciekawa rzecz. Co my tu mamy z prawej strony? Jakieś zawracanie. W ogóle tu narysowane są na jezdni jakieś różne rzeczy. Pamiętajcie, no nie od razu wyjeżdża się na drogę. Pierw trzeba nauczyć się jeździć. Ja co prawda jestem aktywnym kierowcą w prawdziwości. O, jak ciężej chodzi kierownica, jak stoimy. Słabe wspomaganie w tej Toyocie. Więc tak, jestem w prawdziwości aktywnym kierowcą, też z manualną skrzynią biegów, ale i również poruszam się automatem, więc można powiedzieć, że umiem jeździć. Zobaczmy jednak, czy naprawdę umiem jeździć. Robimy sobie właśnie egzamin taki troszeczkę. W końcu siedzicie tutaj obok mnie. Mamy symulator sygnalizacji świetnej, więc nie pozostaje nic innego, jak zatrzymać się i poczekać na zielone, oby ono tylko szybko przeleciało. A raczej tak będzie, bo już tam widzę, że czerwone się robią. O, zielone, zielone, jedziemy. Palone sprzęgło było 4000 obrotów przez chwilę. No ale jak to w każdym samochodzie, trzeba się pierw, jakby to powiedzieć, nauczyć ruszać. Co to jest tutaj w tym miejscu? To jest też jakieś zawracanie, czy to jest rękaw? Jakby z wjazdem do garażu czy coś? No przetestujmy, czemu nie? Czemu nie? To tak jakby wjazd tutaj, bo tu są narysowane linie na drodze. I jakby mamy się poruszać zgodnie z tym, jak one pokazują. Z kamerą wsteczną coś jest nie tak, bo jak ją teraz trzymam i zacznę jechać, o i teraz mryga mi cały czas w jedną, drugą stronę i przez to kurczę nie widzę, gdzie jadę. Trzymam, o, a ona jakby nie wiedziała, gdzie ma iść. A może to kierownica tu coś, na lusterka jedziemy, bo się za siebie obejrzeć nie mogę. Wydaje mi się, że jestem ok. Nie zahaczyłem żadnego pachołka, bo by się czerwony komunikat raczej pokazał. Jedziemy, znowu 4000 obrotów, trochę na mnie pociągnęło. Okej, okay, parkowanie, słuchajcie. To będzie manewr parkowania. Gdzie tutaj? O, tu jest kamerka. Parkowanie. Zobaczmy, co mamy do zrobienia. Manewr parkowania do tego miejsca. Myślę, że sobie poradzę, mimo tego, że chyba jeszcze trochę powinien do przodu podjechać. To spróbujmy. Notujcie tam. Notowanie w tych swoich tam specjalnych kartkach, tam tabletach, kurczę, gdzieś. Minusy, plusy, jak Luxor jedzie. No, brakuje tutaj takiego swobodnego rozglądania się na pewno. Ej, już trochę... O kurczę, zachowałem zimną krew, ale... O kurde! O kurde! O kurde! Ale to wiatr wiał mocno i on się przewrócił z tego powodu i tak dobra, kurde.
Nie było, nic się nie działo, parkowanie wyszło bardzo dobrze tam. Naprawdę. Powiem tak, przed odcinkiem spróbowałem sobie tam to parkowanie zrobić, bo pozostałych rzeczy jeszcze nie robiłem. I wyszło mi dobrze, no. Kurde, bo kamerka trochę się stresuje, może. No to teraz najlepsze. Tutaj stres powie nam, jak jest naprawdę. A może będzie inaczej. Chyba ci, którzy mają styczność z prawem jazdy, wiedzą dokładnie, co to jest za miejsce. To miejsce nazywa się wzniesienie. I to jest rzecz, na której ludzie potrafią oblać. Ja będę to wzniesienie robił bez użycia ręcznego. To znaczy, będę miał na hamulcu. Robię tak w realu, więc uważam tą technikę trochę za lepszą, bo ręczny jakoś mi nie wchodzi. Poza tym w Mercedesie jest ręczny nożny, więc żeby go puścić, trzeba tak tylko taką wajchę tak zrobić, a w tych Kijankach, Jarisach, no to jest to z takim kliknięciem, tak robisz, tak ten, no to może, ale ja preferuję teraz hamulec wciśnięty do końca, widzicie to zresztą na ekranie, puszczam powoli sprzęgło, powoli puszczam sprzęgło, jak poczuję, że się zatrzęsie kierownica, czyli teraz puszczam hamulec, o, i gaz, i puszczam sprzęgło, proszę bardzo, nawet się nie cofnąłem w ogóle. No można powiedzieć, że wzniesienie zrobione wzorowo, kurczę, ale się cieszę, stop. Wzniesienie wyszło bardzo dobrze, ale mówię, praktykuję to w realu. Jeżeli chodzi o G29, to jest mi trochę gorzej, jeżeli chodzi o hamulec. W G27 on chodził lepiej. W sensie tutaj on jest taki... jakiś taki twardy strasznie mocno. Tak, zobaczmy, może jakiś drift tu zróbmy, to ma nawet naprzód, ale... To, może to... Co się stało? Zgas mi. O, paliwo się skończyło. Chyba. O nie! Co tam siedzi w środku w ogóle? A to ja! No, to ten, cóż. Całkowite zużycie paliwa. Włącz hamulec postojowy i światła awaryjne. A po co? Tankowanie awaryjne. O! Znaczy, gra przewiduje takie rzeczy. Oczywiście w tym odcinku skorzystamy z tego tankowania awaryjnego. Czy już? Zdaje się na was, drodzy widzowie. Wy musicie teraz ocenić, jak ja jechałem. Zatankowana minimalna ilość. Dobrze. Żyję! Tylko wspomniał o drifcie i od razu samochód już przestał działać. Gdzie tu ręczny? Tu był? Tak, dobra, to słuchajcie. O kurde, to nie, takim samochodem to nie idzie dobrze. Czekaj, patrz. O, patrz, widzisz to kurde? Palę gumę. Ręczny, nie puściłem ręcznego. No, tak, oczywiście. Wzniesienie, patrz jakie to będzie wzniesienie teraz. O kurde, lecę! Boże! O kurde! Oczywiście, tego już nie bierzemy pod uwagę. Tutaj była skromna pajacerka. Dość. Auto jedzie. Tak, wszystko jest pod kontrolą. Ręczny, silnik wyłączony. Drodzy widzowie, wy jako egzaminator, no musicie zdecydować, czy ja się nadaję, żeby o tam, tam jest wyjazd. Czy mogę wyjechać na miasto? Możecie podać swoją punktację. Odpalę, podjadę do wyjazdu, żeby nie było. Że tu jest wyjazd, nie ściemniam. O, spokojnie, już bez jakiegoś tam szaleństwa. Wcale nie pojechałem teraz z ręcznym. O, przed nami wyjazd. A wy, drodzy widzowie, macie poniżej tego filmu komentarze. Jako iż byliście, ty, drogi widzu, byłeś tutaj egzaminatorem, a ja byłem osobą zaliczającą tylko ten egzamin na tym tutaj polu manewrowym. Oczywiście nie licząc tych dwóch ostatnich incydentów. To mam nadzieję, że ocenicie teraz... czy ja nadaję się na to, żeby móc wyjechać na miasto. A w tym odcinku z City Car Driving to będzie już wszystko. Pamiętajcie o tym, żeby ocenić moją jazdę. No i czy egzamin zaliczony, ten wewnętrzny, czy nie? Czy mam powtórzyć, czy coś? Do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć i czołem.